Evet. Puśćmy może jedną zwrotkę i... W szklance syrop, zgodę i na mną i bawi w gaz. Ja nie wypowiada, jeśli nie masz supa. Ej, gdzie te hemotki? Ej, gdzie liza dymki? Ej, dawaj mi ten beat. Ej, weźmy sobie wody, zrobimy zawody. Damy te dolary, no to będzie słowi zieli. Muszę pytać, wiecie o co chodzi, ksają. Nie bądź taki tańce robić, ciągle beka jest. Na streamie śmieje się. Jaki ban na dzień, bić kolano strzela się. Ej, gdzie ten Wojtuś jest? Ile już czasu na antenie? Który tu wygrany gang? Chyba już nie jest tak źle. No i sobie śpiewa, i to będzie zapisane jako Lil Xayo Vert albo Xayo Uzi Vert, o tak jest napisane, i Jacob. Tak, Xayo Uzi Vert będzie. Dobra, dawaj dalej. Chyba tutaj... z wysłał. Robisz przy okazji ankietę, nie? Tak. Dobra. Tu Traksiu, ten z poprzedniej edycji, na koniec. Uznałbym go w konkursie, no ale ostatnio nie był na czas. Przebiń do talentu jego. Nie ma Xayo, kurwa, pamiętasz mnie, na pewno mnie pamiętasz. Ty złe, tak, ostatnio sobie wszystko wyjaśniliśmy, a tak, do tych wszystkich tutaj będzie podpalał głowę. No tu podpalił głowę. Tak, rzuci ją do krzaka i przyjedzie policja i będzie generalnie przypał. Otwieraj piwko, Antosiu. Dymy. A, tu jest jeszcze Antoś. Niespodziewanie. Tak. Dymy. I policja przyjeżdża i poczekaj, wreszcie... i Antoś tu ma odwrotnie maskę. Ja to zmontuję, chłopak, dla ciebie Xayo specjalnie. Szczęście matkałeś. Dobra, dobra, pokaż odwrotną maskę Antosie, to ważne. Antoś, kurwa, Antoś, jak ty wyglądasz? Odwrotnie. Odwrotnie, Antoś. Widzisz, dobra, dalej, dalej. Przejdźmy do talentu. Tu jest... tak, Ramus zerujący piwo na palecie z napędem atomowym. Lecisz. Antoś odpala. Zadynka! Będzie się nazywało zerowanie piwa przy napędzie atomowym. Lecimy, kurwa, z tak. Zerowanie piwa przy napędzie atomowym na strapolu. Wolniej, wolniej! Dobra, to następny filmik. Następny filmik to jest... Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów i najdroższe jury. Chciałbym zaprezentować... Ona jest bardzo gruba, ma chyba z 1000 stron albo 1500. Dużo tekstu. I tak więc, tak jak pod samej okładce już widzimy, że Xayo, tych drużyn, z których najbardziej znany był zespół Kappa. No dobra, to już nieaktualne. No jakieś śmieszne rzeczy, wiecie. Byłego. Tu na przykład zabawny moment, tutaj cytat Kubona. Kubona, Marcin, dla najmniejszego widza potrafiłby sprzedać matkę. Tak, jest zmianka, że jestem bardzo dobrym handlarzem. Getsona Michaela DeSanta. Dobra, dalej. Głównego tu bohatera serii GTA 5. W ogóle... No nie wiedziałem. Książkę zrobił człowiek. Oj, tak, książka. Dobra, dawaj dalej! W drukarni. Kolejny filmik, tak? Tak, talent czytelnictwo na strapolu jakoś znajdziecie. Będzie talent czytelnictwo. Tak jest. Dobra, Jabczon jest najlepszym pixelowcą, jakiego znam, kurwa. Przysięgam, rozpierdala non-stopper. Jabczon, każdy wers przechodzi do historii. Dobra, puść już klip. Fokus, jakbym wjeżdżał. No i ja ten tutaj to ja dużo bronię, że taki walczący mężczyzna. Wjeżdża w ten konkurs, jakbym wjeżdżał wasze stare. Pierdolnik, rekord, no tak zwiatczana. Voldemorta się nie używa, wróćmy do synku. Pistaj się na kija, na Twitchu już zaraz zabrakniemy słuchu. Życie na streetie to się nazywa, to wiecie, pokazuje właśnie jak żyją tacy ludzie. Tak. To już taki stream, nie umierasz tu z generalnie. Już taki jestem, mieszkam na blokach, nie chodziłem na piłkę, częściej na topa, a mnie kozaka. Spróbuj podjechać, nie wyleczy cię soraka. Okej, kurde. No ja mam też kurde, właśnie. Tak, to jest właśnie filmik od Jabczana w leginsach. Nutka, życie na streetie. Lecimy dalej. Będzie wpisane życie na streetie Jabczan. Było kurwa być na początku, śmiecie jebana. Nie teraz, puść. To wasza wina, nie moja wina. Za szkółką, za strasznym lasem,
A, tutaj była jeszcze bajka. Chwila. Ona była? Przyszli se na gotowe, jo! Ej, to wreszcie 10 pozycji jest, a nie 9. Tak, jest 10. Dobrze, no to tu jest bajka generalnie. Oksaję jego widzach. I generalnie to jest taki motyw, że ork niszczył widzów, kradł im kobiety. Tak, ja tutaj zabijam typa światem strzała. Dobra, dawaj next. Patrz, tutaj przychodzi Xayos, Pogwą, jest bohaterem. Tak, tak, dobra, dawaj next. Jak będzie napisane? Tak, światło. Dobra. Marcin z królem. Tak, tak. I tutaj... Puenta jeszcze musisz, tak? Jak morał. O. Tak, tu był taki śmieszny ten, że się rymowało zjebać, a później się ten, że nie jebać. Tak, tak. I to będzie napisane... Jak to napisać? Nie wiem. Bajka o orku i królu. Bajka o orku i królu. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Jeszcze tak, ostatnia. To już ostatni filmik? To jeszcze jest ten ostatni. Tutaj jest Dyksaja wbija na streama i tutaj jest taka piosenka. Już nudów tak jak u Arquela. Ma Wojtusia konektiwa, mokrego suchara zgrywa i po pocorafonik za trochę przypomina. I generalnie to tutaj pobawić jest Camp Paprika. Taki ciepły jest trochę. Ale fajny, fajnie gra na gitarce, fajnie śpiewa. Tutaj siostra i koleżanka. Dobra, pójdź dalej kurwa, jak zaczyna grać na elektrycznej. Ale za tyma to wie, że nie będzie już nudów tak jak u Arquela. To żeś kurwa fany moment. Ale za tyma to wie, że nie będzie. Ale rozumiesz, że nikt się nie słyszy z tymi grzebami. No to po co tak głośno puszczasz? Kurwa, ja nawet tego nie dotykam, mam rączki na chuju właśnie. Jezu, to jest tragiczne. Fajny no chłopiec. I co będzie się nazywało generalnie? Nie wiem. Kappa Pride, nie, gdy Xayo wbije na streama Kappa Pride. Chłop, kurwa, gada. Jest 10. Dobra, no, tak. Jest 10, mam 10. Tak. To już wszystkie? Pamiętacie? Tak, 10. Dobra, dawaj tą ankietę, kurwa, na TeamSpeak'a. Ja ją zaraz puszczam w obieg. Nudy uksają. Mam nadzieję, że macie swojego faworyta. Bierzcie mądrze. Pamiętajcie, że dajecie komuś pieniądze. No był już robot, wszystko było, kurwa. Zobaczymy, jak będzie po tym głosowaniu. Może zrobimy regłosowanie. W każdym razie, a dałeś, tak, nie dałeś multiple choices, prawda? Nie. No możesz już sam zagłosować, ty sprawdzisz. A ja nie chcę nikogo faworyzować, no niestety. No to przecież nie pokażesz, że zagłosowałeś na kogoś. Subscribers. Dobra, daję subscribersa, tam pierdolcie się co chcecie, wasz stary wygrał w konkursie na jebanie się za 7 zł. Tymczasem wrzucam wam link do Straupola, głosujcie na tego, kto waszym zdaniem zwyciężył, macie tylko jeden głos, zobaczymy jak pójdzie. No dobrze, wszystko ma chociaż jeden głos. Macie link do Straupola na czacie, oficjalne głosowanie. Głosujcie na jednego. Oczywiście nie tylko widzowie się liczą, bo widzowie są spierdoleni. Mój głos będzie najważniejszy. Także wygrywa mój stary. Na drugim miejscu mój brat i na trzecim drugi brat. Dzięki, zawijam manatki. Cześć, chciałem, trzymajcie się. Po.
Wyłączam subo, bo jakieś suby pisały na kogo głosować. To też jest influencing other people. Czemu Olsz nie ma? No bo by wszyscy na niego zagłosowali. No pomyślcie sobie, że nie możemy dopuszczać sławnych osób. Tak wygląda głosowanie na ten moment. Podeślij mi link do YouTube'a z robotem. Właśnie. Masz? Masz 12 lat. Mój talent robotyka, kurwa. To chyba w ogóle jeden. No ma duży stosunek lajków do dislajków. No co mam wam powiedzieć? No powiem wam tak. Powiem wam tak. Przypominam sobie, jak morskie opowieści wygrywały, to było tak. Ty kurwa jebana, pan był lepszy, gdy byłem 12. To Pixel kurwa to mówił ludzi. To kurwa zimy, nie mogę już. Więc generalnie ja rozumiem, że ciężko jest komuś przyznać 2000, jeżeli nie jesteście to wy. Ale wiecie, no. Film powyżej 5 minut. Ta, robot dyskwalifikacji dostaje powyżej 5 minut. Wyraziłem na to zgodę, autor do mnie pisał. Dobra. To o co właściwie chodzi z tym, że jod Węgra? Dlaczego tak ludzie pisali, że to Węgier i jebać go? No bo tam Węgier jest w tym filmie jednym z aktorów. Ten w sumie co jest przez większość filmu, to jest Węgier. Czyli ten jest Węgrem, tak? Ten co jest na początku samym. No tam co mówił takie, wiesz, no takie, że niewyraźnie po polsku, no jest Węgrem. I na tej zasadzie, że Węgier nie jest moim widzem, tak? Miało to być, że... No to Jezus, to ten ziomek, ten Richard też nie jest. Nie, on jest akurat moim widzem. A te kobiety? Nie, te kobiety nie. Jak ktoś dostaje nagrodę, to raczej reżyser, a nie aktorzy. O proszę Sojrek, jaki kurwa znawca oscarowy. Dobrze, ale nagrodę dostanie reżyser, tak? Przecież jego mam profil z Facebooka. Nagrodę powinien dostać mój stary. Kurwa, dwa koła się pozbywać? Co nie podkusiło, żeby dwa koła no to wypierdalać, ty? Właśnie ja nie wiem. Wiesz, że to jest dwa koła, kurwa? Ja nigdy tego nie dostałem. Dlaczego, kurwy jebane, nie możecie zrobić czegoś, kurwa, zajebistego w chuj za dwa koła? Czy wy jesteście naprawdę aż takimi kurwami jebanymi, żebym nie miał, kurwa, pretensji do tego, że daję komuś dwa koła? Nie może to być, kurwa, nie wiem, jakiś młody talent, 14-latek, kurwa, który napierdala, nie wiem, cokolwiek, kurwa, i zajebiście to robi i każdy sypa do tego konia, kurwa, i przy okazji jest moim widzem, kurwa, i ja nie mam problemu z tym, żeby dać mu dwa koła, a tak to, kurwa, nie wiem, tak to będę weryfikował, kurwa, i mówił, że żałuję tych dwóch koła, nie? Olsz odjebał sztosa. No ja wiem, że Olsz odjebał sztosa, no. Wiem o tym, wiem właśnie. I Olszy bym mógł dać, kurwa, oprócz dwóch koła, to jeszcze buzi nawet. Siema.
tylko że z tej strony, Kuba. Założyłem, że miał dla nich miłość. Że Olsza, wiecie, no. Olsza nie może wygrać, krótko mówiąc. Ten z rowerem też się dostaje, jak reżyser dostaje. No właśnie, no i teraz chuj wie. Ale tutaj aktorzy nie są tak wykorzystani jak tam. Tu aktorzy nie musieli mieć jakiegoś talentu. No jest to prawda. Jest to prawda. To jest akurat talent reżyserski. Chociaż tam możesz powiedzieć, dobra, weź, bo ty umiesz ten piruet, to zapierdol go. I ja to wymyśliłem. Robo... Kurwa. No ale tam jest wykorzystywanie kogoś, nie rozumiecie? Tutaj tylko stoi ten jebany węgiel, czy trichard, czy kobieta, rozumiecie to? Stoją, nic nie robią. To nie jest, że pokazują jakiś talent. To ktokolwiek, to jakby reżyser mógł, to by sam... No, ale ten z rowerem to był skam. Ten z rowerem to przecież typowy skam, a tutaj no... Jezu, jakby możecie... Nie. Jakby mnie nie przyznacie racji, to powiem tak. Jesteście napierdoleni, jak jakiś guzio. A to ja to powiedziałem, a nie ty. To mi przyznają rację. Wiesz co, jesteś nie miał. Masz 12 lat? No teraz jak skurwysyny dał łapki w dół, żeby ten... Ja pierdolę. Już 19 łapek w dół więcej. Pomógłby mi zwiedzić ten kraj wzdłuż i wszerz. Koszty życia. Bartosz Narożny El Polako. Zobaczymy, ile ma hajsu na tej Dominikanie, chłop. O, cena noclegów i wynajmu mieszkania w Dominikanie. Ile kosztują?